Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w Red Longing. Powiem wam szczerze, że zacząłem myśleć o tej serii i mówię sobie, nie no kurwa, jak ja mam to przecież nagrywać, to jest jakaś katorga. Odpaliłem grę, dałem mu, żeby posiedział i poczytał, bo miałem odpalić jakieś 10-20 godzin tą grę. Niestety obudziłem się teraz, no i nie mam za bardzo co robić, więc nie mam co robić, czyli mam co robić. Musimy iść, słuchajcie, wydobyć kryształy i pozwiedzać górne części. To w dzisiejszym odcinku. Tutaj idziemy na górę. Czy my jakiś konkretnie kryształ musimy wydobyć? Czy możemy sobie na Pałsztąga kopać którykolwiek? Mam nadzieję, że król nie będzie miał nic przeciwko, że usunę ten kryształ z jego ściany. Zajmie to trochę czasu, by to ściągnąć. Nie wiem, ile to znaczy trochę czasu, ale pewnie w tej grze trochę czasu oznacza 5 minut kopania. Na razie jest to mały progres. Nie wiem, już kurwa kopię z 2 minuty. Zrobiłem już jakieś postępy, ale nie jestem nawet w połowie tutaj. W końcu kawałek kryształu się rozwalił. Kryształ był bolący do wykopania, ale z pewnością wygląda fajnie. Ten idzie prosto na moją ścianę. Dobra, więc tak, kryształ wydobyty to jest akurat pokrzem. I teraz tak, gdzie musimy się udać? Tutaj niekoniecznie, bo w sumie minęło 6 dni, a to miała chyba za 7 spać, więc akurat jest ok. Ale tutaj jeszcze rozumiem, mamy dwa kryształy do zebrania, które nie zebraliśmy, więc z pewnością, no, idziemy udać się tam pozbierać ten kryształ. I znowu będę szedł 20 minut tam, ale dobra. Najgorszy nie jest fakt pójścia 20 minut, bo ja lubię sobie takie gry w tle odpalić i grać coś innego, ale problem jest taki, że jeżeli jednak zdecydowałem się nagrać z tego serię, to no nie mogę sobie grać w tle, że jakby na bieżąco komentować. Głupio jest też dodawać głos i udawać, że wiecie, usunąć kamerkę i udawać, że faktycznie komentowałem to. No bo to jest takie, to nigdy nie będzie fajne, nie? Co to jest kurwa? Co jestem? Włodzimierz Szaranowicz? Nie, tak, Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Pakowski, kurwa. No nie bardzo. I ta seria na pewno też jest specyficzna z tego względu, że nie odzywasz się 10 minut, potem po 10 minutach mówisz 4 słowa i idziesz w inne miejsce i znowu się nie odzywasz 10 minut. Na tym polega tak seria, więc to jest strasznie dziwne. Strasznie dziwnie się to robi. Nie wiem, dziwnie to jest po prostu. Jak nagrywam odcinek i mówię cały czas, to jakby jest logiczne, nagrywam odcinek, mówię cały czas. I dla wszystkich, wiecie, wokół też logiczne, że teraz z kimś rozmawiam, nagrywam odcinek i teraz nie mogę. Natomiast jeżeli mówię co 10 minut randomowe słowa, to strasznie dziwnie musi to wyglądać. Dziwnie. Ta gra jest dziwna. Zachowania, które powoduje, również są dziwne. No nic. Idziemy dalej na przechadzkę. Dawaj węgla. Nie pamiętam, czy wam mówiłem, ale jakbyście się zastanawiali, to dopiero wstałem, więc nie bijcie mnie, dzięks. Jakbym miał głos jakiś taki dziwny. O, pick-up coś było. Fungiel. Dobra, no to co? To kolejny kryształ. Use Madhawk. Oskardu. Ten dziwny czarny kryształ. Nie mam tego innego czarnego kryształu w mojej kolekcji. No i chuj. Zrobiłem bardzo mały progres i on... No i on w sumie teraz po kolei mówi, jak będzie wydobywał ten kryształ. A ten chyba będzie szybciej zdecydowanie, z tego co widzę, jak szybko się pojawiają te napisy. W końcu kryształ odpadł. No dobra. Nie wiem, czy był. Napisał, że kryształ był ciężki do wydobycia, ale będzie wyglądał fajnie w jego domu. Czy był ciężki? Nie wiem, to trwało jakieś 15 sekund, więc nie wydaje mi się. Próbuję znaleźć rozwiązanie na wszystkie moje problemy, ale czasami po prostu biegnę w ścianę. Taki komentarz se rzucił a propos tego, że mu klikłem, że ma iść do ściany. To wydobywamy. Nie wiem, ile to zajmie, ale pewnie. Ladies and gentlemen, we got this. No, ten akurat był trochę pain to harvest, to jest prawda. No nic, to idziemy dalej w jaskinię. Dalej w jaskini nie byliśmy. Mam jeszcze pełny dysk, będzie za godzinę i 27 minut się zapełni pełniutki dysk, więc jeszcze tyle możemy pograć. Tak szczerze mówiąc, to wstałem. Myślałem, że wstanę, bo już mi się nie chce spać. Natomiast wstałem i powiem wam szczerze, że zajebiście chce mi się spać. Nie wiem, na chuj wstawałem. Nie wiem, czy iść w dół, do góry. Czekajcie, może zrobimy tak, a nie. A tak, do domu. Którędy do domu? Do domu, do domu. Do domu idziemy na dół, czyli idziemy do góry. Zobaczymy, jak czas będzie szybko mijał. Teorii powinien dość szybko minąć nam czas. Nie jestem co do tego przekonany, że było 6 dni do końca. 6 dni już minęło. Nie wiem, czy te kryształy nam nie odejmują trochę czasu. Istnieje taka szansa. Zgaduję, że to jest droga na skróty na dół. Tak bym strzelał. Ty, a my. Halo, a nie, a tu jest pająk. Może sobie sa save'nę. Pajączka.
Żebym pamiętał, że to pająk. A przypomnę sobie lokalizację. Stalaktyt spadnie prawdopodobnie jutro. Tu jest kryształ, ale on został wydobyty. Tu jest mech. Tu jest kryształ wydobyty. Tu jest... Aha, tu nic nie ma. Przy... Jak to się nazywa? Przyżogałem się tu, patrząc, za czymś wartościowym, ale wszystko, co znalazłem, ale jedyne, co znalazłem, wszystko, co znalazłem, to kolejny zawód. Symulator depresji. Tak to wygląda, moi drodzy. I co? Mam nadzieję, że nie zginiemy tutaj. Ryzyko śmierci jest... Oh, hello, dear friend. O, cześć, przyjacielu. Witaj. Witam cię tu, przyjacielu. Odwiedź przyjaciela. O nio! Zepsuliśmy mu bazę. Bob, wiecie ile pająki robią tą pajęczynę? A ty przychodzisz i machasz ręką i co? Climb web. I mój jedyny przyjaciel, pająk, tworzy sieć. Mój jedyny przyjaciel tworzy sieć. Mógłbym się po niej spiąć, jeżeli byłaby statecznie silna, by na moje kruche ciało. To może zająć dni. Okej, to sobie zapiszemy może. Możemy za te kryształy, bo i tak jest. Chociaż kurwa, ale jestem debilem. Mogłem tego nie zapisywać za kryształ. Wiecie dlaczego? Co jeżeli one wyrastają po jakimś czasie, na przykład po 2 miesiącach albo coś takiego, nie? Miałoby to jakiś logiczny sens, jakby one wyrastały po kilku miesiącach. Czyli my się nie dostaniemy tam do góry już dalej? To koniec naszej przygody, wędrówki. Cały czas double clickiem próbuję przyspieszyć, żeby on biegł. Cały czas zapominam o tym, że w tej czasie kurwa i tak nie biega. Chłop jedyne co robi to tup, 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 tup. Dobra, nie będę ukrywał, że się w pizdu zgubiłem. Nie wiem, co się dzieje. Kolejny disappointment? A nie, to, ale to było... I tak tam nie chciałem iść. Oby te kryształy nie wyrastały na nowo. Się wkurzę, że będę musiał go szukać. Wolę, żeby nie wyrastał. Dobra, wydaje mi się, że tu możemy wejść, ale stąd przyszliśmy, więc my tam chyba wejść nie do końca chcemy. Wydaje mi się, że to tyle. Że do tych dalszych części jaskiniowych wydaje mi się, że możemy się dostać przez... Jest fakt, że nasz pająk zrobi pajęczynę za kilka dni. W ogóle ja kliknę do domu i będę szedł w inne miejsce. Ja kliknę do domu, on pójdzie do domu, a ja pójdę w inne miejsce, czyli powinienem w teorii iść gdzieś indziej. Mamy 52 węgla. Po co nam ten węgiel do końca nie mam pojęcia, oprócz na odpalanie ogniska, więc... Ciekawe do czego siarka jest potrzebna, bo na pewno nie do odpalania ogniska. Czego może być siarka? Może jest tu jeszcze... Pamiętacie na minimapie, jak wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, było takie wielkie, jasne coś gdzieś po prawej stronie. Można tam się było dostać za pomocą kilofa. Tak było. I fajnie by było, jakbyśmy się tam dzisiaj dostali, bo dzisiejszy odcinek będzie trwał 3 minuty, mam takie wrażenie. Kurwa, co się dzieje. Z drugiej strony lepiej niż 3 minuty, niżej kurwa 30, jak robię te ostatnie odcinki. Kurczę, molek. O nie, to nie tu. Tak, do pewnego miejsca możemy wejść tylko i wyłącznie za pomocą pajęczyny i wydaje mi się, że to miejsce właśnie robi nasz pająk. Patrzę sobie na tą mapę, co zrobiłem sobie screena. Mogę tu kopać? Nie bardzo. Dobra, zróbmy tak. Chodźmy do domu, w teorii. W pewnym momencie, jak będziemy na samym środku, to odbijamy w stronę prawą. Raz, dwa, trzy. Trzy razy w prawą stronę idziemy. Potem w prawo spróbujemy się przebić. A jak nie, to pójdziemy w prawo dół i w prawo do góry. Może uda nam się do tego jebaństwa takiego liśniącego dostać, bo wydaje mi się, że to tylko ta ściana, tylko przekopanie się jest jedyną opcją na dostanie się tam. Nie ma żadnych drzwi i do biblioteki by się też przydało dostać. O, tylko jak? Tego jeszcze nie odkryłem niestety. Do biblioteki widzę wejście z lewej strony. Natomiast jak się dostać na tą lewą stronę, to wam powiem szczerze, pojęcia kurwa nie mam zielonego. A, do biblioteki dostaniemy się jak napada woda. Tak, do biblioteki dostaniemy się, moi drodzy, jak napada woda. Tam było, że to zajmie chyba miesiąc, więc zanim wbijemy do kolejnego etapu tutaj odkrywania mapy, to trochę minie. Dobra, na razie spróbujemy iść po prawo, do góry nie możemy, musimy zaczekać na pajączka, więc zostaje nam prawa strona i do domu. I tyle. To wygląda jak drzwi, w które muszę wejść? Zobaczymy. No nie. Nie, nie, zdecydowanie to nie wygląda na te drzwi. Muszę się dostać na prawą stronę. Za tą ścianą muszę być. Pytanie jest, jak? Skoro nie tak. Myślałem, że tak. O! O! To jest chyba tutaj. Kurwa, szybciej poszło niż myślałem, tak szczerze wam powiem. No to tutaj jest. Dobrze, pierwszy. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam zawsze tak w całym. Aha, tu jest ten stalaktyt, żeby tam się dostać. No nie było to na mapie pokazane, niestety, Biblet Hump.
No nic, czyli po prawo się nie dostaniemy, natomiast możemy iść w dół. Chciałem powiedzieć, czy też tak macie, że zawsze ze wszystkich możliwych śrubokrętów, które próbujecie do śrubki, zawsze będzie kurwa ten ostatni. Zawsze z tych 30 śrubokrętów, ten 30 musi być akurat tym dobrym. Ja tak przynajmniej mam. Ja powinienem wszystko od drugiej strony właściwie robić. Dobra. I tutaj mamy przejść się dalej. Pytanie jest, czy ja tu mogę kopać? Aha. No nie muszę kopać. Ale jest sprytnie ukryte są. Takie przejścia, no, są giga ukryte. To było, powiem wam, bez mapy to by było chyba niemożliwe odkryć. Wydaje mi się. Bym musiał długo, długo, długo chodzić. Fajnie, że jest taki, że dali tą mapę, jak tam postoisz. Taki easter egg, coś takiego. Ciekawe, ile to jest w ogóle easter eggów. Możliwe, że są jeszcze jakieś miejsca, gdzie człowiek postoi chwilę i coś się dzieje. Na pewno myślę, są. Ta gra polega na tym, że się czeka. Natomiast nie będę w każdym miejscu czekał kilka godzin. Chociaż zgaduję, że znalazły się takie osoby, które kompletnie przypadkowo zrobiły taką rzecz, tak jak ja wtedy, prawda? Co rozmawialiśmy. Znalazłem to wejście, poszedłem sobie po kakałko, wróciłem i nagle patrzę, a tu ekran oddalony, czy jakoś tak to było, już nie pamiętam. Tu przetestuję, czy można na przykład iść. Wiem, że w niektórych miejscach można kopać, natomiast... O kurwa. Ja pierchruper, to po prostu tak można to przejść? Ale to jest głupie i niezauważalne. O cie... No to była... To była nawet opcja, którą nie brałem pod uwagę, tak szczerze wam powiem. O Jezus, ale jestem osłem. Nie, a było to pokazane na mapie? Było. Tylko nie zwróciłem uwagi. No nic. No to wracamy. What disappointment. Porażka. Teraz mam 8 zawodzeń. Trzeba cień patrzeć na pozytywne tutaj rzeczy. Mamy kill-off, mamy kozacki domek, który możemy sobie ulepszać. Niedługo będzie mech i będzie mi łóżko. Wydaje mi się, że jak będzie łóżko, to jest endgame. To już tak będzie czas śmigał. Aha, no tak. Kurwa, to jak my się tam. To jest. Aha, to jest miejsce z mechem. Ja pierdolę. O Boże, to jest miejsce z mechem. Ja pierchruper. No pewnie, że to jest kurwa miejsce z mechem. Nie wiedziałem, zapomniałem, nie pomyślałem. Ty, no to nam się content skończył. Nie mam więcej contentu. Chyba. No nie, no. No nie mam. W jedno miejsce musi spaść stalaktyt. Żeby dostać się do biblioteki, potrzebujemy wody. I ewentualnie mógłbym szukać jednego barwnika, aczkolwiek ja widzę na tą mapę, ona jest kurwa gigantyczna. Ja nie zamierzam popierdalać po. Aha, pająk musi zbudować nam drogę do jaskiń, żebyśmy szli dalej. Czyli 3. I tutaj musi urosnąć mech, czyli 4. Są 4 rzeczy do zrobienia. Żadne z nich nie możemy zrobić teraz. Czas iść do domu. Chodźmy zobaczyć, czy wszystko jest okej. O ja pierchruper. Każdy z kryształów można ukraść tutaj. No to co, kradniemy wszystkie. Widzę, że coś rośnie na sklepieniu. Może znajdę dobre miejsce, by uprawiać tu rośliny, by uprawiać tu grzyby. Kultywować tu grzyby. W ogóle zobaczcie, ile czasu minęło. Pewnie od tego, kiedy nagrywałem, to z jakieś 3 godziny, ale oks. No i se tak kopię, no i kopię, se i kopię. No i koksy. To wygląda na perfekcyjne miejsce do hodowania moich własnych grzybów. Do grzybowego ogródka. Nie umrze, my jeszcze w dół możemy kopać. 4:15. Ale dzisiaj już spałem z 3 godziny 4, więc obudziłem się po 4 godzinach 5. O północy, więc w sumie okej. To co, kopiemy? O kurde, jaki Michael Jackson. I teraz tak. Tu możemy hodować swoje grzybki. I teraz polega to na tym, że te grzybki coś nam dają. Mija dużo czasu, godzinę szybciej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że daje nam jakieś wizje, coś takiego. Jest takim uzupełnieniem tej gry, która dotychczas jest dość nudna. I chyba polega to na tym, że skoro jak my zbierzemy grzybka, to możemy go właśnie zasadzić. I teraz powinny w tym miejscu, no właśnie, tym więcej zasadzę grzybów, tym szybciej to powinno rosnąć, więc w
W teorii teraz powinny urosnąć nam dwa grzyby. Zobaczymy, jak to będzie. I potem zbierasz dwa, cztery, osiem i tak dalej. Zasadzasz całą jaskinię jebanymi grzybami. Taki jest plan generalnie. O wiem, że jeszcze tam dalej w innych jaskiniach też są grzyby, ale w innych jaskiniach no są daleko strasznie te grzyby, więc jakbyśmy mieli to zaraz przy domku, to by było zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że tu jest. Akurat o tym nie widziałem, ponieważ no do tego etapu już nie oglądałem nikogo. Więc to wszystko odkrywam tutaj sam. Cały. Zobaczcie, ja to wszystko musiałem przekopać. Dzisiaj ogromna ilość czasu. O! W końcu mam swoją własną, prywatną łazienkę. Nadal mogę kopać? A nie. Czy już nie mogę? No, czyli doszliśmy do końca, moi drodzy. Jest 5 rano. Tak to wygląda mniej więcej. Mamy tu wodę. Nie wiem, po co nam ta woda jeszcze, ale mamy. Mamy też własną. O, widzicie? Dwa grzybki wyrastają. Mamy też własną hodowlę grzybków. Wiem, że. No, wiem, że grzybki są spoko, więc na pewno szpoko, że mamy je tu blisko i nie trzeba po nie chodzić przez 30 minut. Właściwie dojście. Możemy zbudować łóżko? Nie możemy, potrzebujemy mosu. To by było fajne miejsce na zbudowanie łóżka. Potrzebuję 20. Zawsze zapomnę, jak to się nazywa. Mchu i 10. 10 drewna. Mamy tylko 8, okej. Dobra, tak to wygląda na sam koniec, wam powiem. Dzisiaj pewnie za dużo nie pokazałem, ale też miejsce na dysku mi się kończy, a jak zrenderuję coś, to się nie do końca renderuje, więc kaszana jest, tak zwana. Tak to wygląda, jest to wszystko niepoukładane tak jak powinno być właściwie poukładane. Jakieś tutaj kamienie, tego owego, jakieś obrazy randomowe, trochę porysowałem obrazów. Czas 10 po 10 sekund, 9-10 sekund leci. Także jest nieźle. I tak, już wam pokażę wszystkie te obrazy, bo wszystkich ich nie widzicie. To jest fajny obraz bardzo. Połączenie niebieskiego, czarnego i białego i czerwonego. To jest najlepszy obraz w mojej kolekcji obrazów. No i tyle. I mogę wam jeszcze pokazać te obrazy. Tak jest czarny, tak jest czarno-biały, bo wtedy nie pokazywałem. Tak jest czarno-biało-czerwony, tak jest czarno-biało-czerwono-niebieski. Tak jest biało-czerwony i tak jest biało-czerwono-niebieski. Czyli najbardziej chyba straszny. Tak jest czerwony i tak jest czerwono-niebieski. No i tyle właściwie. A ty, ale my zadowoleni. Patrzcie, tacy smutni byliśmy. A patrzcie na naszą twarz teraz. Tacy uśmiechnięci. Zobaczcie, jaki uśmiech. No i koks. Moi drodzy, a ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia. Cześć, cześć.